Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Analiza partii z Olimpiady Szachowej. Tutaj Anton Smirnow kontra Jan Krzysztof Duda. Wybrałem tę partię, gdyż była spektakularna, widowiskowa. Gruby błąd się pojawił w tej partii, aż na takim poziomie wydaje się to praktycznie niemożliwe. Yy, powiedzmy taki szkolny błąd, tak naprawdę. Yy, taktyczny, bo to zwykle tak bywa, że taktyka kończy grę. Yy, na Olimpiadzie Szachowej yy, w Indiach yy, oczywiście grają yy, mężczyźni, grają kobiety. Po trzech rundach yy, fantastyczne wiadomości płyną, yy, dlatego że. Mamy trzy y, zwycięstwa i u kobiet i u mężczyzn. Aktualnie w momencie nagrywania tego filmu trwa runda numer 4. Zobaczymy jak to się wszystko będzie toczyło. Trzymamy mocno kciuki. No i przejdźmy od razu do partii, bo to nas powinno też interesować. D4 i D5 zagrywa Janek. Posunięcie C4. W ogóle Janek w dwóch pierwszych meczach nie grał, gdyż dwie pierwsze drużyny no, były teoretycznie y, słabsze, więc tutaj Janek zachowywał siły na drużyny troszeczkę mocniejsze. E, tutaj mecz z Australią oczywiście. E, posunięcie E6. E, skoczek na C3. Posunięcie C6. No i teraz Janek zagrał taki ruch, który daje możliwości białym na zagranie różnego rodzaju wariantów. Przeciwnik Janka zagrał skoczkiem, ale dosyć ciekawe do rozważenia jest posunięcie E4. To jest konkretny wariant, tak można grać tutaj po wybiciu na E4 jest goniec B4. Tutaj się nie będę zagłębiał, tylko zostawię Was z tym posunięciem. Podpowiem, że można zagrać i skoczkiem na C3 wrócić, i zagrać gońcem na D4, oddać tutaj pionka. Bardzo ciekawe pozycje powstają. Ja to lubię grać na przykład białymi, nie czarnymi. Zresztą ja czarnymi nie ustawiam takiego domku, czyli obrony słowiańskiej. W każdym razie w tej sytuacji biały zagrał skoczkiem na F3. Skoczek F6, Janek, E3. No właśnie, to jest ruch normalny, oczywiście jak najbardziej. Tylko chodzi mi o to, że białe nie wyprowadziły gońca. To też powstają inne warianty. Tutaj na tym poziomie arcymistrzowskim myślę, że nie ma to jakiegoś ogromnego znaczenia. Po prostu białe zagrały teraz w ten sposób. Jeżeli jesteś osobą, która ma nie wiem piątą, czwartą, trzecią kategorię, no to polecam ci oczywiście wyprowadzać gońca, grać ostro, aczkolwiek Ok, tutaj się już zagłębiam w inne tematy. Patrzymy dalej, co jest w partii. Posunięcie e3, skoczek z b na d7 i hetman c2. Ciekawy ruch, który również przygotowuje kolejne fajne możliwości. Janek zagrywa goniec d6 klasycznie. Teoria leci cały czas i tutaj białe b3. Plan jest taki, żeby wstawić gońca na b2, goniec na e2 czyli goniec na d3 i po prostu y Kończyć rozwój, lecz w tej sytuacji również ciekawe rozważenia jest takie posunięcie jak G4. Bardzo ostre, grywał to często Michał Krasenko w swoich najlepszych szachowych czasach, że tak się wyrażę, z pięknymi partiami po tym posunięciu. No ale teraz komputery pewnie trochę pomagają, ale jak ktoś lubi mieszać w szachach partii, no to polecam taki ruch ostry. Dobra, już dosyć poleceń, lecimy dalej. Tutaj jest posunięcie B3. Roszadę robi Janek, y, Goniec E2 ze strony przeciwnika i Beszeć. Zauważcie, że nasz najlepszy arcymistrz robi bardzo proste posunięcia. On nie wymyśla tutaj szachów na nowo. Gra normalne posunięcia. Obrona słowiańska, solidna zresztą. Goniec zagrywa na B2 i Hetman E7. Bardzo ciekawy ruch, bo pewnie w większości osób narzuca się Hetman C7, tak mi się wydaje, zresztą to narzuca się dlatego, że goniec z Hetmanem strzelają w punkt H2. Ale to nie jest głównym celem czarnych, i to nie zadziała praktycznie nigdy na tak wysokim poziomie, dlatego że tu skoczek po prostu broni, białe to widzą, tutaj bardzo ciężko zbić takiego pionka. Ale ten ruch oczywiście nie jest błędem, tylko chodzi tutaj o pewną taką zależność, że w przyszłości białe, niedalekiej przyszłości, białe mogą zagrać wieżą AC1, zbić tutaj pionka i wejść z skoczkiem na B5, z taką fajną taktyką. Mam nadzieję, że to już teraz zaczyna być widoczne. Tutaj po prostu jest związanie, więc dobrze to białymi by działało. No, Janek zagrał Hetmanem wieża AD1, oczywiście, wracając, przepraszam, emocji, wieża AD1, wracając do Hetman C7, to absolutnie taki wariant też nie musi pójść. Tutaj czarne niekoniecznie muszą sobie na to pozwolić, ale dobra. To już zagłębiam się zbyt daleko i mocno. Po tym ruchu białymi wieża zagrała z A na D8, wieża z F na E1 i wieża na E8. I zobaczcie, że tutaj panowie po dżentelmańsku wyprowadzili sobie wszystkie figury, zrobili roszady i białe zagrały gońcem na F1. Jest to takie posunięcie no normalne, ale mam wrażenie, że tutaj młody zawodnik z Australii, bo 21-letni Anton, no czuje ogromny respekt przed naszym arcymistrzem i czeka na jakieś konkretne zagrania. Janek właśnie się na to decyduje. W ogóle ciekawe jest też to, że tu po biciu pionkiem na D5, pamiętajmy, że odbicie pionkiem C na D5 niekoniecznie musi być dobre, czy znaczy to nie jest złe. Ale mi głównie chodzi o te wieże, że są tutaj ustawione. Te wieże lepiej się będą czuły jak pionek z S bije, szczególnie wieża E8. Tutaj już skoczek łapie świetną placówkę. No cóż, ale w partii jest go F1 i Janek zagrywa posunięcie E5. Jak to przystało na super arcymistrza, trzeba przejmować inicjatywę. i Janek właśnie to robi. Klasycznie gra. Centrum, gdy już ma wszystko wyprowadzone i bezpiecznego króla. Po wybiciu na E5, skoczek to wybił, i skoczek D4. Ten ruch jest taką chyba małą już niedokładnością, co Janek wykorzystuje bezwzględnie. W zasadzie ten, to posunięcie wydaje się bardzo dobre, dlatego że ten skoczek ląduje na F5. I co robi teraz Janek? A Janek bije piankę. Pozwala wejść skoczkowi. Hetman ustawia się na E6, i tutaj jest broniony goniec. Białe właśnie wybijają na D6, zyskując parę gońców, ale za cenę właśnie tutaj takiego, już wam pokazuję tego pionka na C4. Bardzo słaby pionek będzie na C4 stał. I po wybiciu na D6 wieża wybiła. Hetman wybił. Tutaj nastąpiło wtrącenie wieża. Na D1 Właśnie jakby tutaj pionek zbił na C4 No to byłby dużą słabością Łatwo jest go atakować Poza tym czasami Skoczek z E na G4 sobie wskoczy Postraszy na H2 troszeczkę Spróbuje uzyskać jakichś słabości w obozie przeciwnika Jeżeli nastąpi na przykład ruch G3 No to na pewno Pozycja jest na, na pewno wygodna Czarnymi Lecz no właśnie w tej sytuacji nastąpił Ruch wtrącony wieża D1 I co zrobił Jan Krzysztof Duda Otóż też wtrącił posunięcie C, bije na B3. Janek lubi brać pionki, bierze te pionki, a potem je wykorzystuje. To znaczy, wykorzystuje przewagę materialną z reguły. No, taki ma styl i w tej sytuacji. Tutaj pionek wybił na B3. Jeżeli wieża by wzięła Hetmana i my byśmy wzięli na C2, to wieża wraca. Ten pionek oczywiście kariery nie robi, ale przeszkadza troszeczkę białym i odbiera białym temp. Dlatego, że na przykład gramy C5. Tutaj otwierając gońca trzeba szukać aktywności. I po wybiciu na C2 wieża D8. Pionek więcej po stronie czarnych pozycja jest technicznie wygrana czarnymi, na tym poziomie na pewno, więc wrócimy do tej sytuacji. Pionek zbił na b3, Janek Hetman e7, tutaj skoczek wleciał na e4, na co nasz arcymistrz skoczek d5. Wbrew pozorom nie chcę tutaj czarny szybko wszystkiego wymieniać, no to mogłoby troszeczkę uprościć grę właśnie białymi. Skoczek na d5, skoczek na g3, czyli takie a mi się takie ruchy trochę jak na arcymistrza 2600 nie podobają. E, jakoś tak mi tutaj intuicyjnie coś podpowiada, że to nie jest najlepsze. Ten skoczek na G3, co on może robić? To jest w zasadzie taka tarcza obronna. E, no i cóż, Janek gra goniec C8. Goniec spogląda tutaj. Y, oczywiście na diagonali C8, H3 y, i punkt F5 jest przy okazji broniony. To jest y, proste założenie. Goniec z B7 spełnił swoją rolę. Szuka aktywniejszej. Gry. Posunięcie E4. No i to już jest kolejna taka, myślę, że niedokładność. Może nie mikro, może nie makro, ale no niedokładność, tak coś po środku, bo skoczek wskakuje na F4. No i przyglądając się tej sytuacji, tak stwierdzam, że tutaj czarne stoją bardzo, bardzo ciekawie. Czy można gońcem zbić na EPI? No można, Hetman by wybił i tu chodzi o to, że jak Hetman weźmie sobie pionka, to my gramy bardzo, bardzo prosty plan, na przykład H5, H4. I cały czas sprowadzając figury przeciwnika do parteru. Takie byłoby na pewno założenie. Ten pionek C6 raczej nie ma tutaj znaczenia, bo to i tak się wyrównuje, a czarne przechwyciły inicjatywę według mnie. Komputer mówi 0-0, ale... Nie wierzę w ocenę komputera i nie, znaczy inaczej wierzę, ale do końca nie ufam, dlatego że tu grają ludzie i tu chodzi o to, czy my się w takiej na przykład pozycji dobrze czujemy. Dobra, trochę się za bardzo zagłębiam. W tej sytuacji czarne, białe zagrały Hetmanem na C3. No, ruch, który teoretycznie wygląda bardzo groźnie, bo tutaj jest groźba Mata. Ale on nie jest groźny. Janek wszystko tutaj przeliczył i zagrał Hetmanem na G5. No właśnie, e, tutaj trzeba też uważać na ósmą linię, która może być słabością, gdyż król nie ma lufciku, ale bicie na e5 też nie przechodzi, bo pamiętajmy, że tutaj hetman broni na d8. Chodzi mi o to, że jakby było bicie tutaj na e5 i hetman by wybił, i goniec by wybił, i wieża by wybiła do końca, no to tam białe oczywiście wygrywają, ale tutaj wieża bije hetmana, a hetman broni na d8, więc wieża biała nie wchodzi. W tej sytuacji goniec na c1. Wygląda groźnie ze strony tutaj już czarnych, znaczy chodzi mi o to, że ten to związanie jest ok. Wygląda groźnie to związanie, ale Janek sobie z tym nic nie robi. On gra swoje, zobaczcie. H5. Bardzo fajne posunięcie, klasyczne, które atakuje taką figurę na polu D3. I w tym momencie, jeżeli goniec by zbił na F4, Hetman by zbił i Skoczek by zbił, bo to się też liczy podczas gry, to mamy Hetman G4. Jest po zawodach. Dwie figury wiszą i nie ma jak je tutaj obronić. Nie ma jak ich teraz obronić. Dobra, w tej sytuacji, moi drodzy, białe popełniają karygodny ruch. Fatalny, szkolny błąd, można powiedzieć, na tym poziomie. A się wierzyć nie chce. No ale skoczek zagrał na e I teraz pytanie do Was, drodzy widzowie, jak to wykorzystać? Janek to wykorzystał bezbłędnie, błyskawicznie. Można sobie zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi. Bardzo piękny dla oka motyw, mianowicie. Hetman bije na G2. W tym momencie białe się poddały. Nie dlatego, że tu jest mat, bo mata nie ma. Poddały się, bo tracą materiał. Bo jeżeli go goniec zbije na G2, skoczek zbija z szachem i właśnie z widełkami na końcu. Zobaczcie, król odchodzi. Figura więcej po stronie. Czarnych, no, chciałoby się powiedzieć, piękna partia ze strony Janka, ale Janek po prostu wykorzystał błędy przeciwnika i to też się liczy. I to jest też wielka klasa. Zobaczcie, że Janek grał normalne posunięcia w partii, żadne jakieś wielkie tutaj ruchy nie następowały. On po prostu grał swoje, wykorzystał błąd i po zabawie 26 ruchów, moi drodzy, czarnymi. Ograć 2600 zawodnika, no to jest yy, nie lada, na pewno wyczyny. Dobrze, dużo by gadać. Dzięki serdeczne za uwagi. Trzymamy kciuki za polskie reprezentacje. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.